Witam Państwa bardzo serdecznie na 9. sesji Rady Gminy Wiązowna. Chciałabym powitać Szanowną Radę, Pana Wójta, Pana Wicewójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Pana Mecenasa. Witam wszystkich przewodniczących osiedli i sołtysów i mam przyjemność pierwszy raz powitać sołtysa Woli Karczewskiej, pana Łukasza Żurawskiego. Bardzo się cieszymy. Sukces został osiągnięty. Do 3 razy sztuka, ale się udało. Także zapraszamy do współpracy. Witamy wszystkich dyrektorów oświaty, kierowników jednostek, naczelników urzędu, pracowników, wszystkich przybyłych gości, mieszkańców. Witam serdecznie Radę Seniorów, która jest dzisiaj gościem na naszej sesji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy kworum, możemy obradować. I tak naprawdę przechodzimy do RODO. Bardzo proszę koleżankę Bogusię o odczytanie. Szanowni Państwo, informuję, że sesja Rady Gminy Wiązowna jest transmitowana na żywo. Transmisja posiedzenia obejmuje obszar sali konferencyjnej od krawędzi stołów przy miejscach dla publiczności do ekranu rzutnika. Wejście na sesję i uczestniczenie w niej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w transmisji posiedzenia, to jest w serwisie YouTube, na stronach tuwiazowna.pl i bibwiazowna.pl oraz w czasopiśmie Powiązania. Dane osobowe są przechowywane do czasu ustania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Administratorem danych jest wójt gminy Wiązowna. Informacje o administratorze i inspektorze... Bardzo Państwa proszę o spokój. Ochrony danych osobowych zostały udostępnione na drzwiach wejściowych do sali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do porządku obrad? Proszę, oddaję głos panu wójtowi. Dzień dobry. Pani przewodnicząca, szanowna Rado. Chciałbym prosić o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji dwóch uchwał, które dotyczą, pierwsza dotyczy zmiany uchwały numer 12/4/2019 z dnia 29 stycznia, a dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu otwockiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 2709W. Dotyczy to ściśle mówiąc budowy ciągu pieszo-rowerowego przy tej drodze przez miejscowość Dziechciniec. Pierwotnie mieliśmy kwotę przeznaczoną na ten cel, na pewien odcinek. Udało nam się jakby zwiększyć zadanie o kolejne 140 metrów i o kolejne 100 tysięcy złotych i w związku z tym to będzie jakby zawarte w uchwale zmian budżetowych, natomiast uchwała dotycząca zmiany, znaczy pomocy rzeczowej musi być, wymaga tego przepis, musi być jakby też zmieniona. W związku z tym proszę o wprowadzenie tej uchwały, a druga uchwała to dotyczy przeprocedowanej, przekonsultowanej z mieszkańcami uchwały w sprawie wynagradzania naszych sportowców pełnoletnich za wybitne osiągnięcia sportowe w danym roku i tutaj też jakby chcielibyśmy, mamy jakby kandydatów na to, na te wyróżnienia i chcielibyśmy też tę uchwałę wprowadzić do dzisiejszego porządku. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Zatem mamy dwa projekty uchwał i może przejdziemy do projektu pierwszego. Zmiany uchwały
zmianę uchwały nr 12/6/2019 Rady Gminy Wiązowna z 29 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu otwockiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 2709W. To jest droga tak naprawdę z Glinianki do Żanęcina, a to jest na wysokości Dziechcińca. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto jest za wprowadzeniem tej uchwały, proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw. Kto się wstrzymał, proszę o przyciśnięcie przycisku wstrzymuje się. Proszę Państwa, przy 13 głosach obecnych, 13 głosami za, uchwała zostanie wprowadzona. I przechodzimy do drugiej uchwały. Nagród za wybitne osiągnięcia sportowe. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tej uchwały, proszę przycisnąć przycisk za. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk wstrzymuje się. Kto jest przeciw, proszę o przyciśnięcie przycisku. Jestem przeciw. Proszę Państwa, przy 13 radnych obecnych 13 głosami za. Projekt został wprowadzony do porządku obrad, zatem projekt dotyczący zmiany uchwały będzie miał numer 11, a nagrody numer 12. Chciałabym jeszcze powitać, spóźniła się, ale przyszła do nas gość specjalny, radna powiatu, pani Grażyna Kilbach. Serdecznie ją witamy. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu drugiego. Uroczyste wręczenie aktów powołania na członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna. Proszę Panie Wójcie, oddaję Panu głos. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, to już jakby rozpocznie się za chwilę druga kadencja, kiedy powołaliśmy Radę Seniorów w naszej gminie. Wyłoniona została jakby nabór trwał, wyłonione zostało 15 osób, które będą stanowiły w najbliższej kadencji Radę Seniorów i na dzisiejszej sesji chcielibyśmy wręczyć nominację Państwo, a pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się w późniejszym terminie ze względu na aktywność naszych seniorów, którzy akurat w tej chwili przebywają gdzieś tam w okolicach Kołobrzegu nad morzem, gdzieś tam wypoczywają, czy aktywnie zwiedzają nasz kraj. Ale to jest właśnie takie prawo seniora. W związku z tym dzisiaj tylko wręczymy nominację tym, których tutaj udało nam się zaprosić i którzy zaszczycili nas swoją obecnością. I myślę, że z panią przewodniczącą będę asystował jakby przy wręczaniu tych nominacji. Za chwilę poprosimy Państwa do tutaj na środek. Thank you.
To ja może uzupełnię, tak, pani dyrektor, gratulacje. Ja uzupełnię, w skład Rady Seniorów wchodzą seniorzy, a także przedstawiciele instytucji, które współpracują ze środowiskiem seniorów. Dlatego też mamy w skład Rady Seniorów wchodzą osoby jakby, tak, bardzo młode w stosunku. To znaczy, że nie trzymają się tak dobrze i nie mają 65 lat. Proszę Państwa, za czym przejdziemy do uchwał. Zostałam poproszona o oddanie głosu naszemu mieszkańcowi, panu Marcinowi Majewskiemu, i jemu ten głos oddaję, ale proszę bardzo o wzięcie mikrofonu. Podejście tutaj bliżej. Tutaj? Tak. A stu? I mówienie w tamtą stronę. Dobrze. Dzień dobry. Dziękuję bardzo przede wszystkim za udzielenie głosu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam za strój, ale korki były, już nie zdążyłem się przebrać. Natomiast w imieniu mieszkańców ulicy Konwali chciałbym serdecznie podziękować za zrobienie nam asfaltu, oświetlenia. Zrobiliśmy to w ramach inicjatywy mieszkańców, ale cieszymy się bardzo, że wszystko fajnie się udało. Chcieliśmy podziękować panu wójtowi, pani przewodniczącej, całej Radzie, dlatego że wiem, że bez Państwa głosów też by to nie udało się. I cały czas tutaj cieszymy się, że w gminie tyle się dzieje, że za chwilę będzie nowa, że będziemy truskawki tu za niedaleko kupować. W związku z tym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców ulicy Konwali. Dziękujemy za znaki. Jeszcze brakuje nam tylko, że znak, że jest ślepa uliczka, bo już się wszyscy zapędzają, bo chcą jeździć tym nowym asfaltem. Pan dyrektor jest na sali, pan dyrektor dopilnuje tego znaku. Z góry dziękujemy. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Życzę cały czas, żeby była taka dobra energia, jak tutaj było przy tym wręczaniu, bo czuć tą energię, czuć te zmiany w gminie Wiązowna w związku z tym. I to nie jest... I to faktycznie się dzieje. Cały czas myślę o tej kadencji, dwie kadencje wcześniej, że to był trudny, bardzo stale cieszę się, że nastały dobre czasy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za dobre słowo od mieszkańców. Proszę Państwa, przechodzimy do części roboczej, rozpatrzenie projektów uchwał. I jest
Pierwszy projekt. Jest to projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna zmieniający uchwałę nr 15/2/2018 Rady Gminy Wiązowna z 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późniejszymi zmianami. Bardzo proszę panią skarbnik o omówienie projektu uchwały. Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Uchwała dotyczy zmian w budżecie na 2019. $37 950. Następnie zwiększamy również o dotacje, które pozyskaliśmy na poprawę bezpieczeństwa. Jest to kwota $3000. Dostaliśmy $110 350 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to umorzona pożyczka zaciągnięta w 2010 roku na kanalizację. I ponad 113 tysięcy jest to dotacja od wojewody jako niejako refundacja wydatków z Funduszu Sołeckiego w roku poniesionych w roku 2018. Następnie mamy zwiększenie o dochody z dotacji celowych na pomoc społeczną. Łącznie to jest $84 600. I w ten sposób zwiększamy nasz budżet po stronie dochodów o $309 554.60. A po stronie wydatków, wśród najważniejszych zmian, które zostały wprowadzone, to jest zwiększenie wydatków na drogi powiatowe. Łącznie to jest $100 000 jest zwiększenie na plan budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W Pomoc Rzeczowa. To jest na wykonanie dodatkowego odcinka 140 metrów bieżących ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi ulica Majowa w Dziechcińcu. Jest to dodatkowa kontynuacja tego zadania, które jest realizowane. I na drogi gminne zwiększamy plan wydatków o $150 000 na przebudowę drogi Lipowo-Kopki Dziechciniec. I to jest według przewidywanego kosztorysu i będzie ogłoszony przetarg na to zadanie. Jeśli chodzi o najważniejsze zmiany, które są jeszcze po stronie wydatków wprowadzone, jest to wydatek $62 000 z przeznaczeniem na odnowienie elewacji budynku szkoły podstawowej obecnie, które się przy Polońskiej 53 znajduje. To jest dawne gimnazjum. Będzie odnowienie tej elewacji, odgrzybienie i umalowanie na świeżo. Po stronie wydatków również te dotacje celowe oczywiście idą na zadania, na które zostały one przeznaczone, jeśli chodzi o wybory i o pomoc społeczną, ale w pomocy społecznej dostaliśmy również kwotę $57 600 i to jest dotacja na koszty funkcjonowania klubu Seniora Plus, który funkcjonuje w naszej gminie od poprzedniego roku. Jest to nowe zadanie, które gmina realizuje. Wprowadziliśmy również wydatki zwiększające dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Jest to kwota $84 750 i to jest $36 000 na koszty związane z obsługą targowiska gminnego Mój Rynek, który planujemy uruchomić od 15 lipca i będzie on administrowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i kwota $48 750 będzie na utrzymanie dróg i terenów zielonych i sprzątanie przystanków autobusowych. Po tych wszystkich zmianach nasz budżet po stronie wydatków zostaje zwiększony o łączną kwotę $376 093.19. Nasz plan dochodów będzie wynosił $94 760 030.12, a plan wydatków będzie wynosił $102 313 906.81.
i plan wydatków majątkowych, czyli na inwestycje, będzie wynosił 27 600 476 zł i 83 grosze. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Czy państwo radni chcą zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Jeżeli nie, chciałbym tylko powiedzieć, że nie ma przewodniczącego Komisji Budżetowej, ale mamy zastępczynię panią Anię Lech i bardzo proszę o opinię do uchwały. Szanowni państwo, Komisja Budżetowa w dniu wczorajszym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej. Dziękuję bardzo i proszę o przygotowanie głosowania. Kto z państwa radnych jest za, proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto z państwa jest przeciw, proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto z państwa się wstrzymał, proszę o przyciśnięcie przycisku. Przy 13 radnych obecnych, 13 głosami za, uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu uchwały numer 2. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą okresu 2019 roku i są wynikiem wcześniej podjętej już uchwały zmian w budżecie. W załączniku numer 1 aktualizujemy wysokość dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów, które zostały zmienione przed chwilą w budżecie. Wprowadzamy również umorzenie, które otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczki, która była zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej w 2010 roku, jest to kwota 166 600 zł. A w załączniku numer 2 mamy zaktualizowane zadania, które były ruszane w zmianach w budżecie, okres ich realizacji i kwoty dostosowane do zmian, jakie nastąpiły w roku 2019. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy państwo radni chcieliby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Bardzo proszę Anię Lech o opinię do tego projektu. Komisja Budżetowa w dniu wczorajszym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie wieloletniej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto z państwa radnych jest za, proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto z państwa jest przeciw, proszę o przyciśnięcie przycisku. I kto z państwa się wstrzymał, proszę o przyciśnięcie przycisku. Przy 13 radnych obecnych, 13 głosami za, uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu uchwały numer 3. Jest to projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmiany jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na 2019 rok. Bardzo proszę o omówienie projektu uchwały przez pana wójta. Pani przewodnicząca, szanowna rado, Zakład Gospodarki Komunalnej jako jednostka budżetowa przyjmuje do wykonania zadania zlecone przez zamorząd gminny w postaci dotacji przedmiotowej. Za każdym razem na drogi i na inne zadania nie będące zadaniami z zakresu wodno-kanalizacyjnego. W związku z tym, że każda dotacja, która występuje w ciągu roku budżetowego, wymaga zmiany uchwały tak zwanych stawek jednostkowych dotacji. I na dzisiejszej sesji przed chwilą pani skarbnik jakby informowała o tym, o co najmniej o dwóch kwotach na dotacje. Dlatego też musimy to przeliczyć na kilometr drogi i za każdym razem taką uchwałę techniczną w zasadzie musimy podejmować. I tutaj w załączniku mamy wyszczególnione te stawki jednostkowe oraz ogólną kwotę w poszczególnych zakresach. Także proszę bardzo o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo radni uwagi do tego projektu? Proszę Anię o opinię do tego projektu. Komisja Budżetowa w dniu wczorajszym także jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z państwa radnych jest za, proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto z państwa się wstrzymał, proszę o przyciśnięcie przycisku.
I kto z Państwa jest przeciw, proszę o przyciśnięcie przycisku. Przy 13 radnych obecnych, 13 głosami za, uchwała została przyjęta. Dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy do projektu uchwały nr 4. Jest to projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmiany uchwały nr 15/35/2017 Rady Gminy Wiązowna z 31 stycznia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Żakta 1. Bardzo proszę Pana Wicewójta o omówienie projektu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Dokonujemy podziału uchwały z dnia 31 stycznia 2017 roku o przystąpieniu właśnie do planu Żakta. Czym jest spowodowany ten podział? Otóż obszar A, ten, który Państwo macie tutaj odwzorowany na załączniku graficznym, jest obszarem łatwiejszym do procedowania ze względu na skalę uzgodnień i opinii, które musimy dla tego obszaru uzyskać. Obszar B pod tym względem jest o wiele bardziej skomplikowany, gdyż potrzebujemy tam chociażby zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, której procedowanie trwa dłużej. Aby szybciej uchwalić to, co możliwe do uchwalenia, dzielimy ten plan na dwie części, tak byśmy mogli część A uchwalić w pierwszej kolejności, a część B wtedy, kiedy będziemy mieli już pełną listę uzgodnień, w tym decyzję o zmianie przeznaczenia gruntów na cele nieleśne. Stąd prośba o podjęcie uchwały dzielącej. Dziękuję. Dziękuję Panie Wójcie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Ja tylko poinformuję Państwa, że tak jak zwykle wczoraj wszystkie uchwały na wspólnym posiedzeniu Rada omówiła, dlatego być może nie ma pytań. Bardzo proszę, jeżeli Państwo nie mają pytań, oddaję głos Przewodniczącej Komisji Pani Magdalenie Koczorowskiej-Szlasa. I strategii rozwoju zaopiniowała pozytywnie ten projekt uchwały. Dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto z Państwa radnych jest przeciw, proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto z Państwa radnych się wstrzymał, proszę o przyciśnięcie przycisku. Proszę Państwa, przy 13 radnych obecnych, 13 głosami za, uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu uchwały nr 5. Jest to projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Malcanów Akacjowa. Proszę Pana Wicewójta o omówienie projektu. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, jest to kolejny projekt planu przygotowany przez nas do uchwalenia w ramach tych uchwał, które podejmowaliśmy w poprzedniej kadencji. Tutaj uchwałę o przystąpieniu podjęliśmy 24 kwietnia 2017 roku. Projekt planu przeszedł pełną ścieżkę uzgodnień, uzyskiwania opinii. Odbyła się dyskusja publiczna, plan podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu, zostały zebrane uwagi, które zostały rozpatrzone, a teraz już gotowy produkt, jakim jest plan miejscowy, poddajemy Radzie pod głosowanie do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia tego planu. Projekt uchwały zawiera również sposób rozstrzygnięcia uwag, w tym również dotyczy to uwag tych, które zostały przez wójta gminy odrzucone i w całości przygotowany jest do uchwalenia. Bardzo prosimy o podjęcie tej uchwały. Dziękuję Panie Wójcie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę Przewodniczącą o opinię do tego projektu. Szanowni Państwo, również ten projekt uchwały został przez naszą komisję zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę o przyciśnięcie przycisku. I kto z Państwa jest przeciw, proszę o przyciśnięcie przycisku. Proszę Państwa, przy 13 radnych obecnych, 13 głosami za, uchwała została przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do uchwały nr 6. Jest to projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Duchnów Aktywizacja Gospodarcza 2. Bardzo proszę Pana Wicewójta o omówienie projektu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Ten projekt uchwały również poprzez uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego podjęta również 24 kwietnia 2017 roku. Obszar, którego plan dotyczy, znajduje się w Duchnowie, jest położony na południe od węzła Konik przy trasie numer 2 i budowanej w tej chwili autostradzie A2.
sąsiaduje z obszarami już podjętych planów, czyli Duchnów Aktywizacja Gospodarcza 1, jak też obszaru Duchnów Centrum Handlowe. Jest to owoc wcześniej podejmowanych uchwał związanych ze zmianą studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna. Stanowi rozwinięcie obszaru o charakterze usługowo-produkcyjnym w Duchnowie. Również obejmuje te obszary, które już dzisiaj stanowią obszary działalności gospodarczej. Są tam firmy, które już funkcjonują i rozwija te tereny na południe aż do ulicy Ustronnej. Projekt tego planu również podlegał uzgodnieniom, uzyskał wymagane właśnie uzgodnienia i opinie, podlegał publicznemu wglądowi, odbyły się dyskusje publiczne w tej sprawie. Zostały również złożone uwagi, które były rozpatrzone, część z nich została uwzględniona, część została odrzucona i projekt uchwały również zawiera sposób rozstrzygnięcia tychże uwag. Bardzo prosimy o podjęcie tej uchwały. Dziękuję, panie wójcie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę o opinię przewodniczącą. Szanowni państwo, również ten projekt uchwały Komisja Planowania i Strategii Rozwoju zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto z państwa radnych jest za, proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto z państwa jest przeciw, proszę o przyciśnięcie przycisku. I kto z państwa się wstrzymał, proszę o przyciśnięcie przycisku. Przy 13 radnych obecnych, 13 głosami za, uchwała została przyjęta. Dziękuję państwu bardzo. Przechodzimy do projektu uchwały numer 7. Jest to projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę Wiązowna dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku w 2019 roku. Bardzo proszę pana wójta o omówienie projektu. Pani przewodnicząca, szanowna rado. Ustawy ustrojowe o samorządzie terytorialnym dają możliwość poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego wspierania się wzajemnie w zadaniach, które należą do zadań własnych poszczególnych jednostek. Tak, w związku z tym, że zadaniem własnym samorządu powiatowego jest właśnie prowadzenie spraw związanych z komunikacją i transportem, nasza gmina żebym nie skłamał, od 3 lat wspiera samorząd powiatowy poprzez współfinansowanie części etatu, właściwie jednego etatu w starostwie w Wydziale Komunikacji. W związku z tym, że na naszym terenie działa firma, która leasinguje pojazdy mechaniczne i z tego tytułu nasza gmina uzyskuje wysokie dochody od środków transportowych, a żeby nie utrudniać, żeby ta płynność rejestracji tych pojazdów była jakby zachowana, to kilka lat temu wspólnie postanowiliśmy wspierać w tym zakresie powiat. W związku z tym, że my mamy zabezpieczone te środki w każdej uchwale budżetowej, ale wymagana jest taka dedykowana uchwała dotycząca konkretnej tej pomocy finansowej. Tak jak my wiemy, możemy udzielać pomocy finansowej bądź rzeczowej na rzecz innego, na rzecz innej jednostki, szczebla innego jednostki samorządu terytorialnego. My akurat z powiatem otwockim współpracujemy na kilku płaszczyznach i to jest jedna z nich. W związku z tym bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję, panie wójcie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu? Proszę wiceprzewodniczącą Komisji Budżetowej o opinię. Komisja Budżetowa w dniu wczorajszym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę o przygotowanie głosowania. Proszę państwa, mamy burzę, więc musimy sobie radzić inaczej. Głosujemy o projekt uchwały numer 8. Kto z państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki do góry. Dobrze, to w takim razie poproszę karteczkę, będziemy głosować imiennie. Mamy?
Już, już, ja już zaraz to zrobię. Moment, moment. Nie ma internetu. Proszę Państwa, jedną sekundkę, ja już sobie przygotowałam listę do głosowania. Jeżeli w ciągu minutki się nam nie odwieści, to ja zrobię głosowanie imienne. Proszę Państwa, głosujemy projekt uchwały numer 8. Bogucki Stanisław. Jestem za. Moment. Za. Przeciw. Cholewa Andrzej. Dach Marzenka nieobecna. Dąbrowski Robert. Deczewska Wioletta. Falińska Renata, jestem za. Kardas Jacek. Koczorowska Magdalena Koczorowska-Szlasa, Kublik Mariola, Lechanna, jestem za. Majewska Bogumiła, jestem za. Mikulska Agnieszka, Neyman Rafał, Sobota Leszek nieobecny i Zawadka Paweł. Proszę Państwa, przy 13 radnych obecnych, 13 głosami za, uchwała została przyjęta. Przechodzimy do projektu uchwały numer 9. Jest to projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie nadania imienia gminnemu przedszkolu w Zakręcie. Bardzo proszę pana wicewójta o omówienie projektu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jest najprzyjemniejszy projekt uchwały, który dzisiaj mam okazję omawiać, a dotyczy nadania imienia Leśna Kraina przedszkolu gminnemu w Zakręcie. Na wniosek dyrektora przedszkola, który został skierowany do wójta gminy i do rady gminy w imieniu całej społeczności przedszkolnej, rodziców, dzieci, taka właśnie nazwa została zaproponowana w celu budowania tożsamości tego przedszkola. Przychylając się temu wnioskowi, wójt gminy przygotował projekt uchwały, który dzisiaj Radzie przedkładamy i prosimy o podjęcie tejże właśnie uchwały. Dziękuję panie wójcie o omówienie projektu. Leśna Kraina, leśny zakątek, jest Leśna Kraina. Proszę Państwa, w związku z tym, że nadal nie mamy połączenia, ja już kończę i zaraz będziemy głosowali. Proszę Państwa, Bogucki Stanisław. Cholewa Andrzej. Dach Marzena nieobecna. Dąbrowski Robert. Deczewska Wioletta. Falińska Renata, jestem za. Jacek Kardas. Jestem za. Koczorowska Szlasa Magdalena. Kublik Mariola. Lech Anna. Majewska Bogumiła. Jestem za. Mikulska Agnieszka. Neyman Rafał. Sobota Leszek nieobecny. Zawadka Paweł. Proszę Państwa, przy 13 radnych obecnych, 13 głosami za, uchwała została przyjęta. Tylko to była dziewiątka, nie szóstka. Dobrze. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego projektu uchwały. To jest projekt uchwały numer 10 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmieniającą
zmieniająca uchwałę nr 32 na 6 na 2019 Rady Gminy Wiązowna z 26 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Wiązownie. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rada, to jest jakby uchwała dotyczy uchwalenia regulaminu targowiska, tylko że w poprzedniej uchwale zrobiliśmy błąd, popełniliśmy błąd arytmetyczny. Po prostu suma stanowisk na poszczególnych rodzajów stanowisk nie daje nam, przewyższała ogólną liczbę wszystkich stanowisk, więc tam był czysto matematyczny błąd i skorygowaliśmy go i prosimy o jakby przyjęcie już poprawnie. Dziękuję panie wójcie. Czy ktoś ma uwagi do tego projektu uchwały? Jeżeli nie, odczytuję listę. Bogucki Stanisław. Cholewa Andrzej. Dach Marzena nieobecna. Dąbrowski Robert. Deczewska Wiola. Falińska Renata, jestem za. Kardas Jacek. Koczorowska Szlasa Magdalena. Kublik Mariola. Lechanna. Majewska Bogumiła. Mikulska Agnieszka. Neyman Rafał. Sobota Leszek nieobecny. Zawadka Paweł. Proszę państwa, przy 13 radnych obecnych 13 głosami za uchwała została przyjęta. I przechodzimy do projektu uchwały nr 11. Jest to projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmiany uchwały nr 12 na 4 na 2019 Rady Gminy Wiązowna z 29 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu otwockiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W. Bardzo proszę pana wójta o omówienie projektu. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, to jest jedna z uchwał, o które prosiłem, żeby dzisiaj wprowadzić na sesję. To dotyczy, przypomnę, dodatkowych 140 metrów ciągu pieszo-rowerowego, który chcielibyśmy wybudować w miejscowości Dziechciniec przy drodze powiatowej. Pieniądze, jakby pani skarbnik już tutaj o nich mówiła, w uchwale budżetowej. I to też jest uchwała, która jest obligatoryjna w kwestii właśnie współpracy i w kwestii pomocy rzeczowej dla powiatu otwockiego, bo przypomnę, że to my jesteśmy wykonawcą tego zadania i także zwiększamy zakres o 140 metrów i finansowanie o 100 tysięcy. Tam dojdzie jeszcze przebudowa przystanku autobusowego. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie wójcie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu? Jesteśmy przy projekcie numer 11. Tak, chodnik jest bardzo potrzebny i bardzo się cieszymy, że on będzie kontynuowany. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Bogucki Stanisław. Cholewa Andrzej. Dach Marzenka nieobecna. Dąbrowski Robert. Deczewska Wiola. Falińska Renata, jestem za. Kardas Jacek. Koczorowska Szlasa Magdalena. Kublik Mariola. Lechanna. Majewska Bogumiła. Mikulska Agnieszka. Neyman Rafał. Sobota Leszek nieobecny, Zawadka Paweł. Przy 13 radnych obecnych 13 głosami za uchwała została przyjęta. I przechodzimy do ostatniego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe. Bardzo proszę pana wójta o omówienie projektu. Jest pani sekretarz, więc oddamy pani sekretarz głos. Bardzo proszę, projekt uchwały nr 12 w sprawie... Szanowni państwo, wybitnych osiągnięć. Na wniosek Komisji Budżetowej po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, o których szerzej wczoraj rozmawialiśmy, w
kolejny wniosek Komisji Oświaty i po akceptacji Rady Sportu przedstawiamy Państwu niniejszą uchwałę. Przepraszam za tryb, w jakim ona jest przedstawiana, ale szukaliśmy od razu środków, tak aby te nagrody możliwie szybko przyznać. Tak jak powiedziałam, uchwała została skonsultowana, czyli spełniamy wymogi prawne. Dotyczy to nagród za wybitne osiągnięcia sportowe i za każde z tych osiągnięć jest konkretna kwota, tak jak życzyłby sobie nadzór, żeby to było w tej uchwale wpisane. Mam nadzieję, że Państwo tę uchwałę zaakceptują, a my będziemy mogli ją wdrożyć, to znaczy przyznać pierwsze nagrody. Mamy bowiem mistrzów Polski i mamy zawodników, którzy zakwalifikowali się zresztą po raz kolejny do pierwszej ligi tenisa stołowego. Bardzo dziękuję. Pani sekretarz, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Przechodzimy w takim razie do głosowania. Bogucki Stanisław. Dachmarzenka, nieobecna. Robert Dąbrowski. Wiola Deczewska. Renata Falińska, jestem za. Pan Andrzej czeka w kolejce. Jacek Kardas. Anna Magdalena Koczorowska-Szlasa. Mariola Kublik. Anna Lech. Bogumiła Majewska. Mikulska Agnieszka. Neyman Rafał. Sobota Leszek, nieobecny. Paweł Zawadka. Andrzej Cholewa. Proszę Państwa, przy 13 radnych obecnych, 13 głosami za. Uchwała została przyjęta. Dziękuję Państwu bardzo i ogłaszam dosłownie 7 minut przerwy. Proszę Państwa, ja bym chciała, żebyście Państwo zaprzestali już swoich rozmów, bo musimy skończyć naszą sesję. Potrwa to 10-15 minut, myślę, że nie dłużej. I w związku z tym, że trochę zrobiło się zamieszanie, bardzo Państwa za to przepraszamy, urwała nam się transmisja. Musieliśmy sobie poradzić w formie papierowej. Omówiliśmy uchwały i ja chciałabym tutaj uroczyście oddać głos pani dyrektor przedszkola, bo mnie o to poprosiła. Proszę bardzo, pani dyrektor. Z nazwami naszych grup, czyli są biedronki, pszczółki, wiewiórki, jeżyki i sarenki. Skąd też ta nasza nazwa? Jesteśmy przedszkolem, który bardzo ekologicznie działa na tym terenie, także bardzo dziękuję za podjęcie uchwały jeszcze raz. I korzystając z okazji zapraszam wszystkich Państwa radnych na uroczyste nadanie imienia naszej placówce 14 czerwca o 14. Zaproszenie oczywiście przekażę w najbliższej przyszłości. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy pani dyrektor. Proszę Państwa, przechodzimy do sprawozdania wójta z wykonania uchwał i zadań między sesjami i odbędzie się tak jak zwykle. Państwo radni zadają pytania, a pan wójt odpowiada ad vocem, chyba żeby byłby jakiś problem, no to będzie odpowiedź w późniejszym terminie, ale myślę, że nie będzie problemu. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Może w międzyczasie pan wójt ma jakąś informację dla Rady, którą może przekazać? Bardzo proszę. Nagrywa się. Nagrywa się, tylko się nie transmituje. Transmisji nie ma, jest nagrywanie. Wśród tych... Proszę się jeszcze zastanowić. Nie. Wśród tych zadań różnych, które wykonywaliśmy wspólnie przez ostatni okres między sesjami, dzisiaj było spotkanie z jakby ścisłym kierownictwem GS-u i w tej chwili chyba trwa też posiedzenie Rady Nadzorczej. No i tam przedstawiliśmy to, co wczoraj mówiłem na wspólnym posiedzeniu. Przedstawiłem jakby propozycję, pakiet nabycia przez naszą gminę tych nieruchomości i to jest właśnie teraz przedmiotem
jakby dyskusji Rady Nadzorczej i 1 czerwca będzie posiedzenie walne spółdzielców i tam też zaprezentuję jakby nasze stanowisko. I jeszcze co do my ja tam... bardzo bym tylko chciała, żeby pan wójt powiedział te nieruchomości to. Tak, bo ja tutaj w tej chwili do państwa radnych mówię, ale to dotyczy nieruchomości w Pęclinie, czyli sklep z działką, naniesienia na działce wspólnoty w Woli Karczewskiej, naniesienia, czyli też ten dawny sklep, naniesienia w Żakcie, w Porębach, przepraszam, też dawny sklep na gruncie osób fizycznych i to jako w postaci, te dwa ostatnie w postaci darowizny, natomiast też nabycie przez gminę 6 tysięcy metrów działka plus ten obiekt, który się nazywa Karczmą Wiązowską tam za drogą oraz tutaj jesteśmy zainteresowani tym obiektem, który jest jakby przyklejony, zintegrowany z naszym budynkiem w Gliniance, czyli ten, który tam funkcjonuje w nim sklep i ten salon fryzjerski, jakby w pakiecie chcemy tam za jakąś sumkę to nabyć i no i czekamy na propozycje, kontrpropozycje ze strony naszego partnera. To wszystko by się odbywało, jakby w tym roku byśmy może podpisali, jeżeli na następnej sesji Rada by jakby wyraziła zgodę w sensie już uchwały, w trybie uchwały, no to wtedy byśmy podpisali protokół taki uzgodnień, być może jakąś umowę przedstępną, a płatności tam to wszystko byłoby w przyszłym roku, na to, bo tak żeby w przyszłym roku GS mógł zakończyć swoją działalność, tak, bo oni teraz chyba na tej najbliższej Radzie albo w październiku podejmą uchwały o tym, o likwidacji już takiej całkowitej. To taka informacja z dnia dzisiejszego. No i tak to sam sporo się zawsze dziękuję. Uradzie. Myślę, że teraz już padną pytania ze strony radnych dotyczące sprawozdania w okresie między sesjami. Proszę bardzo, oddaję głos pani Bogusi Majewskiej. Ja konsekwentnie pytam o targowisko, bo tu tak jest napisane, że zakończyła się już rekrutacja tych podmiotów gospodarczych. Jest też mowa o losowaniu. To znaczy, że co, jest za dużo, czy to będzie losowanie miejsca, czy prosiłabym o jakieś bliższe informacje? Odbyły się spotkania i powołany jest taki zespół, który przejrzy wszystkie, a właściwie przegląda prawidłowość złożonych wniosków, jakby czy te podmioty też prowadzą działalność gospodarczą, czy zgodnie z PKD powiedzmy mają, jakby występują jakby PKD można zmienić zawsze. Te obiekty i niedługo. Trwa weryfikacja, można tak powiedzieć, no. I jak po weryfikacji będzie ten zespół jakby wyłaniał tych przedsiębiorców, którzy będą tam operować. Znaczy też jest taka, żebyśmy chcieli jakby, żeby to było z różnych branży, tak? Żeby nie było 7 sklepów. Dużo więcej, ale niektóre wnioski są nieprawidłowe, niezgodne z profilem działalności i takie tam różne rzeczy. To wszystko, to są informacje, które mi przekazują współpracownicy i pracują nad tym, żeby to wszystko było zgodne z przepisami. Dziękuję. Myślę, panie że tak wójcie. Jak tutaj pani sekretarz, pani skarbnik wspomniała, 15 planujemy, żeby uruchomić lipca. To targowisko 15 lipca. Wykonawca jeszcze jest tak w pełnym gazie, no widzicie, co tam się dzieje, no jeszcze sporo dużo jest pracy do zrobienia. Chyba. Dziękuję panie wójcie. Czy ktoś z państwa radnych ma pytanie do pana wójta? Wszystko jasne i klarowne. A może ktoś z państwa ma pytanie do pana, z państwa radnych? Do pana dyrektora. Zwiku, bardzo proszę. Bardzo proszę. Proszę Mariola. Panie dyrektorze, widziałam dzisiaj, że pracowali panowie przy wjeździe na plac centrum. Czy to oznacza, że nasz problem z uciążliwymi zapachami być może będzie rozwiązany? Tak, tam właśnie na chwilę obecną jest montowany ten taki separator antyodorowy. Ta firma właśnie ma termin do końca maja, w związku z powyższym te prace trwają. Mam nadzieję, że do końca maja będą zakończone. Dziękuję bardzo. Ania Lech. Ja to powiem, że
szczerze, że nawet nie wiem, do kogo mam to pytanie zadać. Możesz do mnie. Mogę i do ciebie. Chodzi mi o ulicę Piaskową w Dziegcińcu, tylko że przedłużenie tam w lesie koło pana Krajewskiego. Tam pięknie jest już jakby droga wytyczona, ale chciałam zapytać, co dalej? Czy coś będziemy jeszcze w tym roku równać? No to już ustalone było. A to bardzo, ja nie widziałam. No, bardzo proszę pan. Jeżeli chodzi o dalsze losy ulicy Piaskowej, to będzie polegać na kolejność prac na tym, że w zeszłym tygodniu zostały usunięte już ostatnie karpy. Te karpy zostaną stamtąd przewiezione w odpowiednie miejsce. Na chwilę obecną większa część załogi pracuje przy rozbiórce drogi gminnej w Majdanie, ulicy Pięknej. W dalszym ciągu tą drogę wyrównamy i podsypiemy może jakimś tam lepszym piachem, którym się uda zagęścić i może się uda to przykryć jakąś tam gołowłókniną, tak żeby po prostu była lepsza stabilizacja. Sprawdzimy to, zobaczymy i na ile będzie się dać. Dziękuję panie dyrektorze. Czy ktoś jeszcze ma pytania do wójta, do pana wicewójta, do pani skarbnik? Tak, wszystko wiem. Nie. W takim razie jeszcze, jeżeli nie mamy pytań, mamy... A, to może jeszcze za czym oddam głos radnej powiatowej. To wczoraj, nie wiem, czy państwo pamiętacie, na wspólnym posiedzeniu padło pytanie, że rozstrzygnął się o 100 tysięcy wyżej przetarg na chodnik Boryszewska. Jestem po rozmowie z panem skarbnikiem, dokładają, będą to robić. To jest pierwsza rzecz, bardzo pozytywna i już kolega Leszek ode mnie dzisiaj informację otrzymał. I oddaję dzisiaj głos naszej radnej powiatowej, pani Grażynie Kilbach. Bardzo proszę, tylko prosimy o mikrofon. Mam mikrofon, witam serdecznie, szanowna pani przewodnicząca, szanowna rado, panowie wójtowie, szanowni goście. Ja chciałam powiedzieć, że bardzo mnie cieszy ta współpraca powiatu z gminą i gminy z powiatem, która nam się rozwija ostatnio szczególnie właśnie nie tylko, ale również w zakresie dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Udział gminy dzięki staraniom wójta i rady w naprawianiu, w partycypowaniu w naprawie i utrzymaniu dróg powiatowych jest naprawdę dosyć spory i podziwiany na terenie powiatu. Natomiast z realizacją bywało różnie. Powiem szczerze, że po objęciu mandatu radnej postawiłam sobie jako jeden z głównych celów właśnie działania w sprawie dróg powiatowych, szczególnie na naszym terenie i z przyjemnością muszę powiedzieć, że to się bardzo jak na razie udaje. Chciałam powiedzieć, że na przykład bardzo mi zależy i mówiłam to na Naradzie Sołtysów, na współpracy z sołtysami i ta współpraca i z sołtysami, ale i z radnymi zaczyna naprawdę przynosić efekty. Mieliśmy na przykład spotkanie ja jako radna i jeszcze pan Zawada, który też jest radnym powiatowym z naszego terenu. Mieliśmy spotkanie w Porębach chyba tydzień temu, czy półtora jakoś tak, na zaproszenie i pana radnego i sołtysa. No i z przyjemnością muszę powiedzieć, że udało się sprawy dziur, jak również poboczy zbyt wyniesionych i dalszych prac na tym terenie załatwić, no okazuje się dosłownie w 4 dni. Również po rozmowach z sołtysem Pęclina udało nam się już przełożyć chodnik na zakręcie na wjeździe do Pęclina i tam był faktycznie rozjeżdżony, nie było już w ogóle krawężnika. W tej chwili ten chodnik wygląda naprawdę świetnie. Sama dzisiaj zdjęcia robiłam, wygląda to bardzo dobrze. Sprzątanie odbyło się przy wszystkich drogach powiatowych. Tutaj jeszcze mam zgłoszenia a propos jakichś pozostałości, ale to będziemy załatwiać osobno. Sprzątanie dróg, teraz odbywa się koszenie poboczy i będzie się też odbywało w całej gminie. Również będzie rozwiązany problem, który jest nierozwiązany od zeszłego roku kalendarzowego,
w Bolesławowie przepust. Też w tej chwili ZDEP zmaga się tylko i wyłącznie z projektantem, który chce zmienić szerokość rury przepływowej. I tutaj tylko o to chodzi i za chwileczkę to będzie zrobione. Również nakładka w Woli Karczewskiej tu w ustaleniu z panem wójtem będzie robiona w połowie czerwca. I tak powoli, powoli. I trochę zostałam podobno wezwana wczoraj do tablicy, ponieważ wczoraj na zebraniu wspólnym dziś rano dowiedziałam się, zaraz po ósmej, od pani radnej Marioli, że była mowa o trudnym odcinku od skrętu na Duchnów do Jartonu. To jest faktycznie droga powiatowa i to jest taki kawałek newralgiczny, taki no dla powiatu żaden przepływowy, no ale jednak powiatowa droga. I z przyjemnością muszę się pochwalić, bo pochwalę się, skoro zostałam wywołana do tablicy wczoraj. Dzisiaj rano interweniowałam w Zarządzie Dróg Powiatowych i w tej chwili już dostałam informację po 15, że droga jest załatana, wszystko jest zrobione. Myślę, że jak będziemy w ten sposób współpracować, zachęcam naprawdę do współpracy, są osoby, które już się do mnie zgłaszają, piszą maile, rozmawiają ze mną. Ja ze swojej strony naprawdę po to zostałam radną, chciałam powiedzieć, żeby coś zdziałać, oczywiście dla całego powiatu, ale również dla naszej gminy i żeby ta współpraca układała się jak najlepiej. I mam nadzieję, że tak się będzie dalej układać i zachęcam do ewentualnego kontaktu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, jest nam bardzo miło. Na pewno będziemy współpracować, jak tylko będziemy mieli z kim, to będziemy współpracować. Proszę Państwa, czy są jeszcze pytania? Do pani radnej, żeby nie zapominała o Dziechcińcu, bo nasza droga powiatowa jest ulicą z Górki. Tak. I od Malcanowa droga, woda idzie asfaltem i jest ona już niszczona. Niedawno była nakładka robiona, a dlatego, że są wyżej pobocza jak ulica. Ja bardzo proszę, jeżeli może pani zapisać, żeby o interwencję. Czyli odwrotnie niż w Porębach, bo tam były niżej pobocza, a tutaj są wysoko, zawyżone. A ulicą idzie woda i... Pani Aniu, myślę, że mieszkamy tak blisko, że ustalimy to nawet naocznie. Zrobimy wizję lokalną. Dobrze. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Agnieszka Mikulska. Odnośnie drogi między Wolą Dycką a Wolą Karczewską. Bardzo przepływowa w tej chwili. Okoszenia dopiero będą, ale tam w pasie drogowym są karpy, które w trakcie budowy tej drogi zostały wyrwane, ale nie zostały sprzątnięte, to po pierwsze, a po drugie tam w ogóle nie ma poboczy. A z racji tej, że od września będzie jeździł autobus, to przy... To był żart oczywiście. Oczywiście, tak, ja znam żarty, bo ta... Więc, no żeby się coś działo, tak, bo te głosowania tak 13-0 to... Wczoraj było gorąco, więc dzisiaj spokojnie. Zacznę przychodzić na wspólne. Więc może dosypanie tych poboczy, no bo no, będzie ciężko. Teraz już jest ruch duży, dobrze. Ja codziennie tędy jeżdżę tą ulicą i jak idzie jakiś pieszy albo rowerzysta, to on nie ma gdzie uciec, bo są dalej krzaki. Rozumiem. Tak. Dobrze, to ja bardzo poproszę o informację na maila, dobrze? Drodzy Państwo, jeśli ktoś jeszcze nie ma mojego maila, to bardzo proszę, ja po sesji bardzo chętnie podam swój telefon. Informacje zresztą są na stronie Starostwa Powiatowego. Proszę napisać do mnie, w tytule napisać, jaki to jest, tak, zakres. I oczywiście ja będę robiła to, co będę mogła jak najbardziej, a staram się, więc na pewno tak. I bądźmy w kontakcie. Proszę też swojego maila się wyświetli, ale swój telefon na przykład przesłać, żebyśmy były w kontakcie, dobrze? Dziękuję bardzo. Dziękuję panie. Pan Stanisław jeszcze. Proszę, oddaję głos panu
Stanisławowi Boguckiemu. Korzystam z obecności radnej powiatowej, więc ponieważ już była mowa o tej drodze Glinianka-Żaręcin, ja chciałbym uczulić na ten odcinek pomiędzy Malcem Nowym a Lipowym, bo on tak zaczyna już naprawdę tak, się... Tak, klawiszuje. Bardzo bym prosił ewentualnie... Zgadza się, tam jest o tyle trudna sytuacja. Ja chyba miesiąc temu interweniowałam w ZDP-ie, zaraz po zimie, że są dziury. To był i Żaneńcin, i Dziechciniec. I wtedy uzyskałam też pomoc od razu tego samego dnia, czy na drugi dzień. Zarząd Dróg Powiatowych od samego rana do popołudnia jechał tą drogą i wszystkie dziury zostały załatane aż za Gliniankę. Przez całą drogę. Natomiast mam też takie zgłoszenia i to też dzisiaj wyjaśniałam z panem dyrektorem Markiem Płaczkiem, żeby absolutnie dopilnować, żeby takie prace nie były prowadzone, jeśli jest na przykład po deszczu i to jest wszystko mokre, a jeśli już, to musi być ta szczelina czy dziura bardzo dobrze oczyszczona. I to też zgłosiłam. Jak najbardziej... Proszę się, panie Stanisławie, również przypominać, dobrze? Na maila bardzo proszę, także jak najbardziej tak. Dziękuję. Chciałam jeszcze tylko dodać, jak już jestem przy głosie tak na koniec, że również w Zakręcie ulica Szkolna to jest problem od wielu, wielu lat i bezpieczeństwo tam przede wszystkim. I chciałam powiedzieć, że w tym tygodniu składam interpelację w sprawie wyniesienia przejścia dla pieszych przy szkole, sprawdzenia szerokości drogi, czy jest zgodna szerokość z przepisami, jakie obowiązują, jak również o położenie progów zwalniających w dalszej części drogi. To jest moja interpelacja, którą składam, no jeszcze w tym tygodniu myślę, że złożę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Korzystając z okazji, dodam tylko, jak będzie pani interweniować, tam jest mail dotyczący chodnika i uszkodzenia chodnika na skrzyżowaniu ulicy Dobrej z ulicą Szkolną, plus wysypanie pasa między chodnikiem a jezdnią. Nie, mail jest u pana Dąbrowskiego już wysłany, leży i czeka w kolejce na realizację. Okej, okay. Tak będzie. Dziękuję bardzo pani radnej. Oddaję głos jeszcze Januszowi Budnemu, naszemu wójtowi gminy Wiązowna. Tak, to ja tutaj w kwestii pana Stanisława Boguckiego. To jest tak, w pierwotnym budżecie powiatu otwockiego na 2019 rok ten odcinek drogi, o którym mówiłeś, był uwzględniony za jakieś niewielkie pieniądze. Na moim spotkaniu pierwszym z panem wicestarostą Kłuskiem jakby analizowaliśmy te wspólne jakby budżety, znaczy nasze budżety i na mapie to przeglądaliśmy, okazało się, że w ogóle całkiem inne priorytety mieliśmy i gmina i powiat, drzewie i tak bywało. I teraz tam jest taki temat, myśmy nawet, my widzimy, że tam poziarnowało na tym odcinku w lesie, szczególnie między Lipowem a Malcanowem ta droga, natomiast my teraz jakby nie bez kozery też przyspieszamy z chodnikiem tutaj w stronę Żaneńcina, ponieważ chcielibyśmy jak najszybciej to przy tej drodze skończyć i wziąć się za zridy, które są, będą musiały być zrealizowane i przez Żaneńcin i właśnie na tym odcinku między Malcanowem a Lipowem. I planujemy w przyszłym roku jakby przeznaczenie pewnej kwoty pieniędzy na te zridy, bo tam wiemy też, że tak naprawdę las ewidencyjnie to wchodzi nawet w asfalt, tak? Tak to wygląda na mapach. Dlatego też świadomie w tym roku zostały te pieniądze jakby przesunięte w inne miejsca, dlatego żebyśmy mogli jakby zrobić już kompleksowo ten odcinek. Ja mam nadzieję, że to jeszcze przetrzyma, chyba że te zdejmy, tak jak tutaj pani Ania mówiła, żeby zdjąć pobocza, tak jak w Dziechcińcu, to w tym miejscu też należałoby te pobocza zdjąć i być może, że jeszcze by rok ta droga wytrzymała, abyśmy to zrobili już porządnie, bo tam trzeba do 6 metrów poszerzyć jezdnię i zrobić ten ciąg pieszo-rowerowy, bo on się na lagunie kończy. A projekt też z tego, co mi tutaj pan inżynier Szczęsny mówił, to też jakoś od Lipowa tam się od zakrętu zaczyna, prawda? Tak? W stronę Glinianki, tak? Także
my wiemy o tym i za to się weźmiemy, ale tak chciałbym, żeby to było tak kompleksowo i solidnie. Dobrze, dziękuję panie wójcie. Oddaję teraz jeszcze głos Marioli. Tam mamy w WPF-ie nawet. Zabezpieczone środki. Mariola Kublik, proszę. Zostałam poproszona przez pana Tomasza Grzybowskiego o przekazanie państwu zaproszenia, gdyż nie mógł dzisiaj przybyć i to niniejszym czynie. Zapraszam szanownych państwa radnych, pana wójta, wicewójta i wszystkich państwa obecnych na oficjalne rozpoczęcie mistrzostw gminy w tenisie stołowym i wręczenie nagród dla dzieci na 13. Mistrzostwa Gminy Wiązowna imienia Andrzeja Grubby w sobotę 8 czerwca o godzinie 12:30. Jak co roku grill i losowanie nagród, podziękowania dla zasłużonych oraz dla sponsorów GKTS-u. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Oddaję głos Jackowi Kardasowi. Szanowni państwo, żeby nie przedłużać, w imieniu organizatorów mam zaszczyt zaprosić państwa na piknik rodzinny zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. Piknik odbędzie się 1 czerwca od godziny 11:30 w klubie sportowym w Zakręcie Sportowa 7. Serdecznie zapraszamy z pociechami. Program jest na stronie Urzędu Gminy Wiązowna. Dziękujemy bardzo. Zawsze proszę jakąś pociechę ze sobą wziąć. Jakąkolwiek, może być miś. Nie musi być dziecko, może być pociecha. Proszę bardzo, Mariola. My również chcielibyśmy zaprosić na piknik z okazji Dnia Dziecka. 1 czerwca, plac centrum, piknik wspólny trzech sołectw, Wiązowna Gminna, Wiązowna Kościelna, osiedle parkowe, wiele atrakcji. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, Stanisław Bogucki. Proszę państwa, ja chciałem państwa zaprosić na spotkanie z panią Anną Czerwińską, himalaistką. Spotkanie odbędzie się 8 czerwca o godzinie 19 w Szkole Podstawowej w Malcanowie. Pani Czerwińska w tym roku obchodzi 50-lecie wspinaczek, także warto. Przy okazji będzie można nabyć książki, których sporo napisała i myślę, że to warto posłuchać, co tam właśnie wyżej się dzieje, bo my jesteśmy gdzieś tak na 120 metrach nad poziomem morza, to jest to już w kilometry liczy się. Dziękuję bardzo, dziękujemy za zaproszenie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nasza sesja dobiega końca. Z radnych nikt, oddaję głos jeszcze panu wójtowi. Czy jakby w kwestii Dnia Dziecka i 1 czerwca, czyli pani sołtys z Duchnowa, a wyszła, ale w Duchnowie też jest jakby taki piknik integracyjny z okazji Dnia Dziecka. I jeszcze o 18:00 strażacy z Wiązowny też z 1 czerwca zapraszają na takie spotkanie. No już o walnym spółdzielni GS-u już też wspominałem też 1 czerwca. Proszę państwa, to za czym się jeszcze rozejdziemy, to mamy jeszcze jedną bardzo ważną sprawę. Ta sprawa jest cykliczna, ona się powtarza praktycznie co sesję. Czasami tylko się nie powtarza. I mamy przyjemność zaprosić dwie panie na środek, panią Mariolę i panią Magdę. Thank you.
jeszcze, słuchajcie, mamy jeszcze dzisiaj bardzo ważną uroczystość. Dzisiaj ma 18 urodziny, obchodzi nasza koleżanka, najlepsza koleżanka z Rady Seniorów. Zapraszamy Ewę Kołodziejczyk.